Dom jest dla Andrzeja Dudy miejscem, w którym może się zrelaksować i oddać ulubionym rozrywkom. Prezydent nie spodziewał się tego, że ktoś zdecyduje się na naruszenie jego prywatności. Reporterzy przyłapali głowę państwa w bardzo dziwnej pozie. Wszyscy internauci zastanawiają się, jakie wydarzenie skłoniło Andrzeja Dudę do tak nietypowego zachowania. Po zakończeniu wielotygodniowej kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda zdecydował się na kilka dni relaksu w gronie rodziny. Polityk wraz z żoną i córką udał się do luksusowego ośrodka wypoczynkowego w Juracie, gdzie szalał na skuterze wodnym. Niestety, obowiązki służbowe nie pozwoliły mu na zbyt długi wypoczynek. Przed 3 dniami głowa państwa musiała wrócić do Warszawy. Powrót nie oznacza jednak końca relaksu. Andrzej Duda cieszy się spokojem we własnym domu, gdzie ostatnio przyłapali go fotoreporterzy. Zdjęcie, które za sprawą reporterów tabloidu Super Express pojawiło się w sieci, wzbudziło rozbawienie internautów. Wiele osób zastanawia się nad tym, w jak niecodziennej pozie został przyłapany prezydent. Andrzej Duda, ubrany w brązowe spodnie i granatową koszulkę polo, klęka i z wyraźnym zamyśleniem przygląda się trawie. U jego boku stoi szare wiaderko z nieznaną zawartością. Najnowsze zdjęcia głowy państwa prezentują się naprawdę oryginalnie. Jaka czynność tak zafrasowała Andrzeja Dudę? Okazuje się, że polityk jest wielkim fanem prac ogrodowych. Kiedy potrzebuje relaksu, z przyjemnością wyrywa chwasty i sadzi roślinki. Nowy dom pary prezydenckiej pod Krakowem wymaga jeszcze dopieszczenia. Prezydent osobiście dba o to, żeby jego trawnik wyglądał oszałamiająco. Ojciec Andrzeja Dudy, profesor Jan Tadeusz Duda, wyznał, że dla jego syna praca fizyczna jest rozrywką i prawdziwą przyjemnością. To jest dla mojego syna rozrywka i przyjemność. Wszystko dla potrzeby fizycznego wysiłku. A ja oglądałem owoc tej pracy, bo właśnie widziałem się wtedy z synem, który bardzo chętnie wykonuje różne prace fizyczne, jeśli ma chwilę, wyznał senior. Wszystko wskazuje na to, że widok uwieczniony na zdjęciach nie jest rzadki. A Andrzej Duda wykorzystuje każdą wolną chwilę, by zająć się ukochanym ogrodem.